Cześć, witam. Zacznę od wierszyka. Kielce kocham wielce. Ta poezja dedykowana jest Magdzie, od której otrzymałam paczkę ogromną, stoi przede mną. 7 kilogramów dobra. Taka karteczka i dwie przepiękne akwarele przedstawiające Kielce. Kielce kocham wielce, chociaż nigdy tam nie byłam. Napiszcie, czy jest to tak piękne miasto, jakim mi się wydaje. Nie może być inaczej, jeżeli mieszkają w nim tacy cudowni ludzie jak Magda, która przysłała mi taką kartkę i tu pisze, że wszystkiego najlepszego z okazji oraz ciekawych książek pod choinkę, droga pani Aniu. Z racji tego, że cierpię na zakupoholizm książkowy, postanowiłam podarować pani kilka ciekawych propozycji. Mam nadzieję, że będzie się je miło czytało. Przesyłam buziaki z Kielc, Magda. Na pewno będzie się miło czytało, Magdo. A, jest jeszcze podskryptum. Z racji tego, że Kielce słyną z majonezu, to oczywiście podsyłam. I coś do spróbowania jeszcze. No oczywiście majonez kielecki. No oczywiście majonez kielecki. Proszę bardzo. Majonez kielecki. Oczywiście cała Polska dzieli się na dwie grupy wyznawców. Majonez kielecki i majonez winiary. Wy do której grupy się zaliczacie, proszę wpisywać. Kiedy będziecie oglądać ten film, po tym majonezie nie będzie już śladu, ponieważ zostanie skonsumowany w czasie świąt. A więc majonez kielecki, dziękuję bardzo. Co tu jest? A! Przysmak świętokrzyski. To jest snaki do smażenia. Z połem Kielce. Snaki do smażenia z połem Kielce. Odkładam. A, i tu jeszcze się coś czerwieni. To się czerwieni, ale nie ze wstydu. Ketchup Estra kielecki łagodny. Pełen smaku dzięki pulpie pomidorowej. I to jest? Fabryka nazywa się Społem. No tylko w Kielcach jeszcze Społem chyba funkcjonuje. A więc mamy duecik, majonez kielecki i ketchup kielecki. Przepiękny duecik do tych tam, wiecie czego, świątecznych. Będzie jak znalazł. I odkładam to. I teraz przechodzę do książek. Książki zapakowane są w takie piękne papiery. Tutaj mam już dwa rozdarte, bo dwie paczuszki otworzyłam. Teraz pokażę, co w nich było. Na każdej jest przyczepiona kartka. Na pierwszej kartce było napisane coś do pani kolekcji. A dlaczego otworzyłam? No bo już zaczęłam nagrywać film, a tu rodzina wparowała bez uprzedzenia. A więc Kolibry, Robert Musil, Niepokoje wychowanka Torlesa i Kate Chopin, Przebudzenie. Muszę sprawdzić, czy mam już w swojej kolekcji, czy też nie. To są numery, bo Joanna chce, 59 i 63. A więc tak, a na tej było napisane lata 50, tancerka i pisarz. Nowy Jork. I to jest Herman Raucher, prawie jak w bajce. Stylowa, ciepła i zawierająca dużą dozę humoru opowieść o parze młodych kochanków w Nowym Jorku lata 50. No, i teraz już będę otwierała po Bożemu kolejna cudownie zapakowana książka. Muszę brutalnie wszystko rozcinać. Magdo, naprawdę, kiedyś w jednym z filmów mówiła pani, że lubi pewien film. Oto książka autorki, inna, na podstawie której nakręcono tamten film. Wow! To jest zagadka filmowa. Zaraz zobaczymy. Hotel złamanych serc. Deborah Modjach. Hotel złamanych serc. A co ja mogłam?
Hotel Marigold. Tak, i tulipanową gorączkę czytałam. Hotel Marigold, wiem, dzieje się w Indiach i to jest hotel dla seniorów. Judy Dench i inni występują, a więc Hotel Złamanych Serc z przyjemnością sobie przeczytam. Tamten o seniora był cudowny, także dziękuję bardzo za... Oczywiście, co ja mówię, jak czytaliście, to koniecznie dajcie znać. Muszę znowu brutalnie... Magdo, napracowałaś się, bardzo, bardzo Ci dziękuję za ten wkład pracy. Co tu mamy? Pisarka, śmierć matki i tajemnicza przyjaciółka. I tajemnicza przyjaciółka. Co to jest? A, Delphine de Vigan, prawdziwa historia. W przygotowaniu ekranizacja powieści w reżyserii Romana Polańskiego. No Delphine de Vigan, no znana jest na BookTubie, wielu booktuberów omawia jej książki. To ja czytałam oczywiście. Ukryte godziny, nagroda Goncourtów. Nic nie oprze się nocy. Tak. Delphine de Vigan, warta przeczytania, uwagi, pisarka francuska. Bardzo dziękuję. I ta seria Sony Draghi jest naprawdę wspaniała. Kolejny, cieniutki. Aż żal mi to wszystko brutalnie przecinać, ale te wszystkie te, o, to ja sobie, a, otwiera się, to ja sobie na kłębuszek, bo nic się nie może zmarnować i będzie recyklingek. Troszkę wiedzy dla miłośników herbaty. Zobaczymy. Ja jestem miłośnikiem herbaty, miłośniczką. Pamiętacie mój tag grypowy? Tam mówiłam o herbacie. Uzdrawiająca moc herbaty. Terapeutyczne właściwości tradycyjnych herbat i ziołowych naparów. Caroline Dow. O herbacie zawsze i wszędzie. Mogę pić i czytać. Także oczywiście bardzo dziękuję. Kolejna. Przecinam, ale na kłębuszek będę nawijała, bo nic się nie może zmarnować. Pamiętam w czasach komunistycznych paczki opakowane były sznurkiem. I ile by tam nie było supełków, to moja mama każdy rozplątywała i z każdego pozostawał kłębuszek do dalszego wykorzystania. Barcelona, XIX wiek. Zmasakrowane ciała młodych kobiet. Tajemnica. Oho, ho. Barcelona. Jordi Lobergar. Sekret Wesaliusza. Pozycja obowiązkowa dla miłośników powieści Carlosa Saury. Spirytyzm, mroczne legendy, brutalne morderstwa i zapierająca dech w pierściach sceneria XIX-wiecznej Barcelony. Prawa do książki sprzedano do 18 krajów. Wspaniały obraz dzikiej, wiktoriańskiej Barcelony. Apetyczne. Co tam? Nożyczki. Już wiecie, czemu chrząkam. Dla pana Andrzeja. No oczywiście. Dla pana Andrzeja. Dla pana Andrzeja. Janusz Majer. Góry w cieniu życia. Moje odkrywanie świata. To nie jest biografia jakich mnóstwo w księgarniach. To opowieść o miłości do gór, o pasji i przyjaźniach nie tylko górskich, i o doskonaleniu ciekawości świata.
legenda polskiego himalaizmu, opowie Wam o swoim górskim żywocie. Tak, to na pewno dla Andrzeja. Świetna książka o przyjaźni i braterstwie Liny. A propos, skończyłam Od krynoliny do liny. Świetna, oczywiście opowiem. Grubasek. Grubasek. I karteczka. Podróż po idealnym mieście. Rewolucja robotnicza, konspiratorzy, od których zależy przyszłość metropolii. Polecam, napisała Magda. No to tym bardziej jestem zaintrygowana. Grubasek. Ludwik Loren, Piętro wyżej. Najnowsza powieść Ludwika Lorena to historia fikcyjna. Garściami jednak czerpiąca z doświadczeń pierwszej połowy XX wieku. Podróż po przedwojennym mieście idealnym. Po mieście zaprojektowanym jak szwajcarski zegarek. No to ciekawe, ale nazwy miasta nie ma. Grubasek, ale to nic, ja się nie boję grubasków. Czyli Ludwik Loren, Piętro wyżej. Cieniuśka, cieniuśka, ale wiecie, cieniuśka to nic nie znaczy. Moja seria Wielka Mała Literatura przygotowuje drugi film. Krótka i szybka opowieść. Rzecz dotycząca Rosji. Już. Andrzej Płatonow. Wykop. Dystopia. Wystarczy zacząć czytać, a wpadniemy w świat absurdu komunizmu, który odzwierciedlony jest w swoistej, tragikomicznej prozie Płatonowa. Nie znam, nie czytałam. Ale z chęcią się zapoznam, bo literatura rosyjska i wschodnia jest mi bliska. Andrzej Płatonow, Wykop. Dosyć cieniutka, ale nie no. Druga dla pana Andrzeja. Jedna mu wystarczyłaby. No tak. To pewnie nawiązanie do katarskiego mundialu. Grzegorz Lato. Został prezesem PZPN, ale był też mistrzem strzelców na jakichś mistrzostwach świata czy Europy. I żaden do tej pory polski piłkarz, nawet Robert Lewandowski, nie przebił tego rekordu. Był królem strzelców, ale nie pamiętam na jakich mistrzostwach. Andrzej oczywiście z pamięci będzie wszystko wiedział, bo on zawsze wszystko wie o piłce nożnej. Grzegorz Lato, a Marek Bobakowski napisał. Ja kupiłam też Andrzejowi jedną książkę o piłkarzu pod choinkę i to jest książka o brazylijskim. Dobrze, że on tego filmu
nie ogląda, zresztą ten film na pewno będzie już po świętach. Zobaczymy, jak się będzie cieszył. O brazylijskim piłkarzu Sokratesie, który jaki miał pseudonim, tak wyglądał. A tutaj jest o Grzegorzu Lato niepodobnym do Sokratesa. Dobrze. I ostatnia pudło, jak powiedziałam, 7 kg. Dobra. I co tu karteczka mi się zgubiła? 7 kg. A. Teraźniejszość i przeszłość miasteczka na Mazurach. Trzymające w napięciu zagadki mieszkańców. Zobaczymy, co to jest. Katarzyna Enerlich. Wiatr od jezior. Znam tę autorkę. Wiem, że ona właśnie Mazury i Warmia i Mazury. To są tereny, którymi jest najbardziej zainteresowana. Powieściopisarka. No, pochodzi z Mrągowa. Nauczycielka jogi i... Rok 1922. Większość mieszkańców w pobliżu Mikołajek, tworzących niezwykłą, żytą społeczność, staje się mormonami. O! O! W 1998 roku ktoś podpala na kamieniach ofiarnych zabite zwierzęta. O! A jeszcze w mieście pojawia się czarnoskóry Bernard Mulunda, Maisego Bajor. Spotkanie z nim? No proszę bardzo. Bardzo atrakcyjnie to wszystko brzmi. A więc teraz postaram się podnieść cały ten stos książek, żeby mi nie upadł, który otrzymałam od Magdy z Kielc w tej paczce. Na samej górze będą kolibry. Uwaga, podnoszę. Wow! Także Magdo, bardzo ci dziękuję. Teraz sięgam po hiciory tej paczki, czyli majonez kielecki i ketchup kielecki. Magdo, bardzo ci dziękuję za wspaniałe przygotowanie, no w ogóle za wszystko dobro, które od ciebie otrzymałam, a o tym dobru mówiłam w życzeniach świątecznych, więc widzicie, ono przybywa. Dyskutujmy na temat książek, które tutaj wam pokazałam. No i o majonezie. Muszę koniecznie Kielce odwiedzić. Bardzo dziękuję ci, Magdo. Rewanżyk oczywiście już jest w projektach. Także dziękuję bardzo serdecznie. Do zobaczenia.